Kotunia. Tylko ty nas tutaj odwiedzasz. Od sąsiadów przychodzisz czasami. I tak mi na to, twój syn też czasem się pojawia, ale ty tutaj najczęściej. Już coś zjadłaś, na szamę możesz liczyć często. No w zasadzie zawsze, tak? Jak kogoś spotkasz, to ktoś ci zawsze tutaj coś podrzuci. No. Tak. Co tam, przeglądasz się moim kapciom ze skóry węża? Nic ciekawego tutaj nie ma. O, tak, zaraz się... Zaraz się glebniesz. O, tak. Tak. No. Bo nie mam cię jak tutaj złapać kamerą. No. Taka generalnie troszkę jest strachliwa. Więc jak ktoś się szybko na przykład porusza, czy biegnie, zza zakrętu wybiega, to ona ucieka w krzaki, ale jak jest spokój, to o, widzicie. Można ją normalnie, o, cyk, i już jest na brzuchu i jest. Już nic jej nie ruszy. Ale no wiadomo, jakby ktoś tam za szybko się wybiegł zza zakrętu, to ona też ucieknie momentalnie. Taka czujna jest cały czas. Mimo że wydaje się, że jest jak nasz Benio, leniwiec. No, kotunia, żegnamy się z widzami. No, hej. Nie spać. Albo właśnie spać. No bo co tu robić w piątek wieczorem? Czy w sobotę wieczorem? Nie?